betale for taxi. La manne no la guerre for the maximum time. Every time I left her some more like an even night. Hej moi drodzy, witam w kolejnym odcinku. Zaczynamy od razu od porodu Balbiny. Właśnie sobie grałam troszeczkę nimi i rozpoczął się poród. Badzie to dziewczynka? Badzie, musi być. Nie ma innej opcji. A ty sobie tak śpisz, tak? Wstań, zobacz co się dzieje. O-o. Boże, proszę, proszę, proszę. O, że kablonowne. O, siebie? Kremle, tisz! Wygląda jak dziewczynka. Tak! Tak! Mamy córkę! Jest! Tak. Kurczę, jak jej teraz dać na imię? Pomyślmy, bo to trudna decyzja, nasza jedyna córka. Aniela. Aniela. Niech będzie. Super, mamy córeczkę, w końcu się udało. Uch, a tak się martwiłam. Nie wiem, co ona by chciała. Możesz ją objąć? I przypuszczam, że będzie głodna. Płatki, coś co chce zjeść, tak. Jej, jak widzicie, zmieniłam fryzurkę Balbinie, jeszcze tylko chciałabym jej zaprojektować nowy strój. A ty co robisz? I tak, udało mi się znaleźć karierę Balbinie, nauczycielkę w edukacji. Także jest dobrze, jeszcze jedno. I tak, nasz cel bardzo się zmienił. Oto jego pokój. Tak się prezentuje. Właśnie sobie śpi, więc wam na razie nie pokażę go. Ale kupiłam mu gitarę. Kosztowała mnie 2,5 tysiąca, ale mówię sobie, okej, niech będzie. Także jest dobrze. Będzie naszym... Na razie jest takim rockowym muzykiem. Zobaczymy, jak to się dalej rozwinie. Boże, mój obraz, jak zwykle. Już mu zaczęły spalać potrzeby, więc chyba się naprawiło. Najadłaś dziecko? Najadło dziecko, to włóż ją do końca. Kurczę, mamy córeczkę, jej. Zostanie emerytem za 7 dni. Kurczę, muszę włączyć wiek, bo nam się niemowlach nie zestarzeje. Więc tak, musi być włączony jednak. Najwyżej kupię jej eliksir odmładzający. A ty co? Tylko tosty, tosty i nic więcej. Co chcesz? Oglądasz? Co by cię tu ubrać? Mamy w sumie zimę. To może taki sweterek. Chociaż wydaje mi się... Nie, ty miałaś ten, dobra, to na razie niech będzie. Idź od razu do toalety. Mamy małą anielkę. Jejeje, słodka anielka. Tak, na razie ma tylko łóżeczko, bo... No... Nie ukrywam, czekam aż... Błażej zwolni pokój. No bo bez sensu, żebym dobudowała następny, skoro Błażej i tak już jest w takim wieku, że... Czas wysłać go na studia, nawet on ma takie pragnienie. To mu zaznaczę. Skończy ten obraz, pójdzie spać i myślę, że... Jutro poszukamy dla niego jakichś studiów. W sumie, nie no, z tego co wiem, to i tak kierunek wybiera się dopiero na miejscu, także zobaczymy, jak to będzie.
No i po co ty ją wzięłaś? Chcesz ją objąć? Kamero. Gdzie tu kładziesz dziecko? Po prostu uwielbiam to, jak oni rzucają dzieci mi o podłogę. Przypomniały ci się stare czasy, co? Jak byłaś matką i zostawiałaś dzieci na podłodze. Błażej to nawet na niej spał. Także cóż, kończ ten obraz i pójdziesz spać. Już na kamerybki. Ty masz teraz wolne, także zastanawiam się, co ona może potrzebować do pracy. Mi się wydaje, że logikę. Tak mi się kojarzy ta kariera edukacyjna. Dużo ci tego obrazku zostało jeszcze. Ty wiesz, że ci jedziesz do pracy, a sobie tak buszujesz? Powinieneś spać, mój drogi. Jak tam zwierzęta? Boże, czemu ty ciągle jesteś brudny? Wykąp Morusa. Tak jest. I co, dzisiaj pożegnamy się z naszym Błażejem kochanym. Przyszła i na niego kolej, by dokształcił się na studiach. Oj, nic nie chcę wychodzić. Także zaraz zobaczymy uczelnię. Przeglądaj propozycję stypendiów i wystąp o stypendium, tak. Nasz kochany Cyryl stracił pieniądze, które mieliśmy odłożone na życie, także nie możemy wspomóc naszego syna. On musi się starać o stypendium. Kąpiesz go? Super. Morus też dostał chyba awans. Tak, znowu jest na tym drugim poziomie. Ale spokojnie, pewnie dzisiaj znowu spadnie na pierwszy poziom, bo on tak ma. Co tu tak gra? Aha! Właśnie, on już wstał. Spójrzcie na Cyryla, jak się zmienił. Normalnie rozmiar z niego i ta czerwona piżamka. Idealnie. Skorzystaj z toalety, mój drogi. Nogę. On chce tutaj nam randkować i tak dalej. Euforyczny, bo nie chcę mieć 51 randek. Czy ciebie pogrzało, kolego? Dziecko nam płacze, już idziemy do dziecka, tylko jeszcze sprzedać obrazce. Kto pójdzie do dziecka? Balbina czy Cyril? Cyril już jedzie do pracy. Balbina. Trzeba zmienić pieluszkę. Tysiąc nosem z... Aha. Stypendium sztuk wizualnych. A tu tylko 750, no, no cóż. Zmień pieluchy naszej małej anielce. Już zmieniłaś? To gdzie ta pielucha brudna? Dobrze ją do końca. Super kochany, sprzedałeś mi obraz. Rybki nakarmiłeś. Idź na studia, mój drogi, idź na studia! Umca, umca. Co tu jest na tym krzyżu? Coś mi się zbugowało. Nie ma. Bożej może opuścić ten dom i udać się na studia. Czy na pewno chcesz to zrobić? Tak. Przyszła kolejna Błażejka. Żegnamy się z Błażejem dzisiaj. A co? Ksalokociu! Pa, pa! Żegnajcie! Tak, to już koniec. Błażej odjeżdża. Smutecek! Smutecek! Tak, może byś się ubrał?
nie znasz nikogo prawie? Rozmawiaj z Kasią. Zobaczymy, kto to jest. Co to za Kasia? Nakarmiłaś małą? Co ty chcesz? Boże, idzie na studia. Przecież poszedł! Czemu ci się nie spełniło? Może ja muszę go tam najpierw wysłać i wtedy się spełni. Zaraz to zrobię po tym odcinku. Pokombinuję, żeby właśnie dało się go wrzucić do Damiana. No ale wiecie, podróż trwa, także o, pusty pokój, trzeba będzie zmienić. Idź dalej, ćwicz logikę. O, Jesus Christ. Dziewczyno, odłóż to dziecko. I nie na podłogę. No. Rozmawiasz z tą Kaśką? Pokojówka jakaś. Zobacz Kingę. Spróbujemy poznać jakieś dziewczyny, nie? Firma urządza grill i szuka pracowników, którzy mogliby pomóc. Czy Cyril powinien pomóc przy smażeniu hamburgerów, czy przyrządzić sałatkę? Ja już się boję to klikać, naprawdę. Tutaj pewnie będzie jakiś polar. No. Wszyscy zachwycają się soczystymi i delikatnymi hamburgerami, które upiekł Cyril i dzięki pochwałom Cyril zyskuje nieco entuzjazmu. A, na szczęście nic nie stało. Kinga, Kasia, karbohydrat. No ale jak ta Kinga wygląda? Nie ma tu nic dla ciebie ciekawego, mój drogi. Po prostu musimy się wybrać na miasto. Zadzwoń po taksówkę. Jedziemy na miasto i już. Może tam kogoś wybierz. Sam pojedziesz. Chciałbyś pojechać na partię publiczną? No tak akurat, zaraz to zrobimy. I bawić się z kimś. Ale co, przebierzesz się czy w tej piżamie pojedziesz? Na wszelki wypadek, bo ja mu nie ufam. Nie ufam moim simom. Co tu mamy? Park leśny, planeta zoologiczna, tor rodkarski. Przedmieście. Centrum handlowe. Niekoniecznie kasyno. Kawiarnia 120. Klub kręgarski. Może pojedziemy do tego klubu, bo tam tak no, najbardziej młodzieżowo jest. A ja jeszcze spakujemy tą gitarę. Może będzie mógł coś tam na niej stworzyć. I mam nadzieję, że Cyril jest bardziej ogarnięty niż Błażej. Tak. I nie narobi nam wstydu. Oby. To już widzimy się na parceli publicznej. Dodaliśmy, moi drodzy, na miejsce. To jest ten fajny klub, co mi się podobało ostatnio. I co byś chciał? Zrobić sobie zdjęcie. No dobrze. Zrób sobie zdjęcie, bo i tak jeszcze nikogo tutaj nie ma. Porób sobie focie, chciałbyś też zjeść na mieście z jakimś synem i flirtować. No ale nie ma za bardzo z kim. I co? Już na studia. Ty dopiero jesteś nastolatkiem, dopiero się zaczyna wszystko tutaj. Nie ma jakiejś fajnej dziewczyny? Nie za bardzo. Ta pani chyba jest za stara. Więc sobie pograj w kręgle. O, chociaż kto tam był? Z kim ty chciałeś pogadać? Z Asią lotnik, ale... Ona jest dorosła. No ale powitać ją możesz, to chyba jest nastolatka. Chodź tu. Blondynka, to ci się podoba. Chociaż nie wiem, czy ona... No to nastolatka jest. I to jaka ładna.
Zbarwiała, no dziewczynką. Dziewczynką. Bardzo ładna synka. Tylko to imię. Broń. Matko jedyna. Kto wymyśla te imiona? To już moje są lepsze, nie? Cyryl. Aniela. Się rozpłynęło. My jesteśmy pod dachem? Chyba tak. Chociaż nie jestem pewna. Już można pytać o zainteresowanie jeszcze i... Nie chcę pytać, czy się z tobą mówił. Jeszcze nie zacisnę dobrze, ale wiesz... Może już. Czemu ona się interesuje teatrem? Co to jest? Jasne. Nie ma sprawy. I już tutaj patrzymy, co oni chcą. Coś zjeść razem, grać, rozmawiać i grać w kręgle. No to zacznijmy od gry w kręgle. To się spełni troszkę. Będzie grała od razu z nim? Tak, chyba. Super. O, zdjęcie sobie radę, co zrobić, super. Daw się w łapki. Rozmawiaj. Boga wędka. Pospełniamy jej pragnienia, żeby nam randka się udała. I sobie porobimy płacie tak, jak sobie życzy. Aha, bo ona musi sobie zagrać. Więc ty teraz będziesz grała? Kręgę, tak? Dobra, rzuciłaś się już fajnie. Teraz chodź tu do nas. Ej, no nie żartuj! Zepsujesz znowu nam randkę! Dobra, zróbmy inaczej. Wejdź do budki. Jak ją zaprosisz, to ona chyba przyjdzie, mam nadzieję. Już była taka jedna ostatnio. Z Cyrylem. Nie z Cyrylem, tylko z Bożejem. Kurczę, bo mi się myli. Co nam zepsuła spotkanie? Chyba tak to nie wejdzie, muszą być osobno. No szybko, ruchy, bo nam czas się kończy. Potem najwyżej zrobimy jeszcze jedno zdjęcie. O, chcę flirtować. Czemu minusy lecą? O co chodzi, o co chodzi? Coś się... Zrobiłaś taka negatywna, Bronka. Ha,
bardzo, chcę wszystko jeść i flirtować, okej. Okay. Chcecie potańczyć razem? Podejdźcie takim razie tutaj. Ale długo tańczycie, łoch. Dobra, spróbuj zaflirtować. Albo czekaj, niech ona idzie do kibelka jak musi. Może ty też w takim razie, skoro ona poszła. Żeby potem nie było problemów. Chcielibyście coś zjeść w restauracji? Zaflirtować ją. Zobaczymy, co ma na to. O, podoba ci się? Co ty robisz? Ogarnij się! Znowu chcesz zdjęcie? Zaczyna się dziać. O nie, czas upływa. Ups. A wolny taniec? Jest. Mamy cię. Poszły serduszka. Jak romantiko. Gdyby tylko nie ten kibel z tyłu. Zobaczymy. Damy ręce nisko. Dobrze, dobrze. Co się stało? Co to było? Czemu minusy poszły? Hello? Nie ogarniam tego. To by było na tyle, jeśli chodzi. Zakochałaś się? Czemu już idziesz? Dobra, było lepiej niż... Zbłażałem w każdym razie. Tak, czy nie znam. Niech sobie zrobię to zdjęcie, skoro chcę. Więc 51 randek. Spadaj, Dionizy. Aha. No dobra. Skoro nasza bronka poszła, to my też wracamy sobie już do domciu. I będziemy kończyć ten odcineczek. Myślę, że randka udała się tak czy inaczej. Nie jest źle, jest dobrze. Powiedziałabym nawet. Także na dzisiaj to by było tyle. I widzimy się już w kolejnym odcineczku. Także do usłyszenia. Pa, pa.